Siemano, film z rozbierania. Jak już kład rozebrany? Nie no, a tak na poważnie trochę od końca zaczynam, zaraz rozbieranie będzie, ale dwie informacje. Ta miniaturka to jest tylko tak dla enduroopy, żeby się trochę wystraszył, bo jeszcze nie mówiłem mu co składem. W zasadzie dowie się z filmu, zaraz będzie pewnie dzwonił. Także to jest jedna informacja, że ten tytuł, miniaturka, to tam wspólnego za wiele nie ma. Ale to zaraz się dowiecie, jak będę rozbierał. A druga sprawa, jeśli oglądacie ten film, no to odzyskałem kanał. Jak go odzyskałem, jak to wszystko wyglądało, to opowiem też w osobnym filmie, ale mam dla Was małą prośbę. Na pewno to wszystko odbije się na wyświetleniach, na subskrypcjach, bo już widziałem w pierwszych dniach, że dużo spadło. Jeśli możecie, udostępnijcie ten film gdziekolwiek, na Instagramie choćby nawet, dajcie jakiś komentarz, obojętnie jaki, kropka czy cokolwiek, żeby jakiś tam zasięg wskoczył lepszy, żeby jak najwięcej się osób dowiedziało, że kanał już ruszył i jakoś tam filmy będą dodawane znowu z wypadów i z takich, o, z takich trupów jak ten, nie? Także z góry dzięki, pamiętajcie, komentarz, like pod filmem i co, lecimy z rozbiórką. Jak to mówią, prędzej czy później wszystko trafi do szota, nie? No co, chyba znajomy kładzisz. Jakiegoś tu youtubera z okolic, nie kojarzę za bardzo. Odrzucił tylko i pojechał. Kopci podobno, bierze olej. I mam to zrobić. Także taki odcineczek z kładzisza się zapowiada. Rzucimy sobie głowicę, cylinder i zobaczymy, co tam siedzi. Bo tak jak mówię, kładzisz kopci i to zdrowo kopci. Takiego silniczka jeszcze nie rozbierałem, Duke 690. Także jakieś nowości będą, ale myślę, że to taka podobna budowa będzie do AXA i tych wszystkich. Ale to dopiero porozbieram, będę widział. Także trzeba pościągać, tu gdzieś się chyba spod pokrywy leje, bo nam tu jakiś olej jest. A co do gratów z tego kładzisza, to porozbieram i pójdzie wszystko do majstra, bo ja nawet takiej honowniczki nie mam pod taką średnicę cylindra, bo to z reguły te 125, 250, 450 krosówki się robi. Takie coś to rzadko i przypuszczam, że tego zrobię i prędko takiego silnika nie będę miał. Także nie chcę się we wszystko na razie pchać. Moje zadanie będzie na pościąganiu wszystkiego, później złożeniu tak jak się należy, żeby to jeździło, a majster z genetyki ogarnie resztę. Nie wiem, czy tam jakąś selekcja. Chyba z tego co patrzyłem, to są też selekcje ABC z Proxa, ale drogie kurna te tłoki. Także byle tam nie trzeba było jakichś cylindrów wymieniać. Na pewno uszczelniacze zaworowe pójdą, bo to takie silniki. No ciekawe jak to wszystko będzie wyglądać, bo to jest wiadomo, nie jest silnik z takiego motocykla. To w terenie pracowało, w kurzu. Więc zobaczymy. No i pyk, tak to na tą chwilę wygląda, trochę porozbierane. Teddy się leni. Co ciekawego mogę powiedzieć? Z wydechem trochę miałem problemu, żeby go wyciągnąć, bo tu jest taka dostawana rurka od odmy, odpowietrzenie i mi przeszkadzała. Musiałem ją wykręcić. No widziałem, że tu była na kleju do gwintów, także ten coś mi tu nie pasował, ten gwint, no ale to będziemy widzieć później. I tu taki zbiorniczek jest też coś z odmą związane na pewno, to też musiałem go wyciągnąć. A poza tym tu dwa przewody chłodnicze, płyn od spodu spuszczamy. I co? I tyle. Tu świece dwie. Jedyna rzecz, która mnie jeszcze martwi, to wtrysk, bo nie mogę go teraz wyciągnąć, bo jest tu rama. Mam nadzieję, że po prostu jak szpilki wyciągnę, troszkę głowicę podniosę, to zejdzie wtrysk razem z głowicą do przodu, tam w stronę lampy. A tak to no, wydeszek, filterek, wszystko po wyciągane. Tu sobie może ten tył też odkręcę, to sobie wymyję wszystko później, ale to na koniec wiadomo. Ciekawi mnie jeszcze jak to jest górny punkt. Będę chciał jeszcze na pewno świecę wykręcić przed ściągnięciem głowicy, sobie tam podejrzeć znaki jak mniej więcej mają być. A na razie ściągamy pokrywę zaworów. To już sobie kompresorem z takich luźnych kurzów obdrapałem. Jest to takie zasyfione jeszcze, ale tu już jest przyschnięte to wszystko, także próbujemy dalej. Takich sprzętów jeszcze się nie rozbierało, ale powoli damy radę. No i co? Śrubka znowu, dziesiątka, a tu idzie wiązka przyczepiona na trytytki, nie?
I trzeba by chyba tą trytytkę ciachnąć, chociaż i tak tu nie podejdę. Kurde, właśnie to są swapy. Raz dostęp, ja tylko się boję, żeby nie trzeba jakiegoś silnika było wyciągać czy coś w tym rodzaju, bo wtedy to już ząk, a już tak raz miałem. Pamiętam chyba w tym poprzednim kładziszu opy był temat wymiany sprzęgła. No to co? Co tam wymiana sprzęgła? Nie tarcze, cyk, nowe, zrobione. Teddy, gdzie idziesz? Chodź tu, chodź tu. A tu się okazało, że żeby ściągnąć ten dekiel, tą pokrywę, silnik był tak, no za nisko po prostu był, nie szło jednej nakrętki odkręcić i trzeba było silnik rwać. Wszystkie mocowania i silnik trochę dźwignąć w górę, żeby wymienić tarcze sprzęgłowe. Także mam nadzieję, że tu jest bardziej przemyślane. I tą górę jak w krosówce możemy zrobić bez... Kurna. Bez demontażu, bez wyciągania silnika. Już to widzę. Już to widzę. I chyba na mnie zejdzie pokrywa zaworów. O kurna, no. No nie, nie wierzę, tu jeszcze jakiś kabelek, może on zadecyduje, czy nam zejdzie, czy nie. O, bo to nawet tą trytytkę jakbym, o. No nie, no to już. Jest. Na milimetry wszystko. Czyli wszystko tak jak powinno być zeszło. Ale już się bałem, bo tak na styk. Dobra, lecimy dalej. Teddy, lecimy dalej. Tu mamy, tak jak mówię, musiałem sobie to w głowie wszystko ułożyć. Tu mamy kreski na głowicy. Tyle będzie widać, co nic pewnie. I na wałkach mamy kropki. I tu tak samo od wewnątrz. A krzywki tak są. Nie wiem, jak jest znak na dole, ale to mnie na razie jakoś tam nie interesuje. Wiem, że w KTM-ach była śrubka, którą się wkręcało i się blokowało wał. Ale nie wiem, czy w tym też tak jest. Będę sobie ściągał wałki. A napinacz rozrządu będzie trzeba wykręcić. No i wtedy będziemy działać dalej z głowicą. Także powoli sobie wszystko demontujemy. Teddy, co tak siedzisz? Nic nie robisz. Weź no tam kręć, co? Jak coś, to będzie na ciebie. Opa cię pogoni. O, położył się. Spojrzał na kłada i się położył. Mówi, że nie warto. Aha, mamy. Teraz napinacz może, jakbyśmy tu na łańcuszek sobie naciśli, to by nam wylazł. O. No właśnie. Jeszcze troszkę. O, to będzie jeszcze oryginalny. Oryginał. No i dobra, lecimy z górą. Jedna śrubka nam trzyma ten cały ślizg. Kurna, ciężko idzie. Chyba na jakimś kleju. O. Wydaje mi się, jakbym odkręcił, tu jest taka blaszka od wewnątrz. Jakbyśmy ją odkręcili, to wałek powinien nam wyjść. Ta dupa wyjdzie cały. Nie wyjdzie cały, bo tu jest rama. Aha, ale nie. Jakby to był faktycznie mostek, który bym mógł ściągnąć. Znaczy bym mógł, to wtedy by wałek wyszedł, ale jeśli on ma wyjść tu całkowicie poza, jeśli tylko nam te wałki wyjdą bez problemu, to myślę, że będzie dobrze. A jeśli nie, to będzie gorzej. Dobra. No właśnie, i tu już nam się wszystko rusza. Ale co z tego, jak... Chociaż powinno się udać. Łańcuszek nam zejdzie.
Muszę odkręcić na pewno te blaszki. Tu mamy torksika. Dobra. Dobra, tu mamy jeden wałeczek. Strasznie ciężko idą, kurna, te śrubki. Jednej myślałem, że już nie odkręcę. Musiałem nabić torksika lekko. Także będą do kupienia nowe. Na kleju są, cały czas czuć opór na nich, a tu takie śrubeczki małe. Dobra, i hop. No i teraz, chociaż dupa, i tak nie ściągnę, przecież tu jest 100. Ha. No dobra, ale miejmy nadzieję, że teraz wyjdą tam z gniazd te wałki i coś z tego będzie. Może łańcuszek sobie zluzujemy całkiem. O, hops i hops. Damy tam do środka na razie. No i dobra, ten tu wyszedł. Sący. A ten. Momencik, muszę to rozkminić znowu, jak to tu porobione to jest. Dobra, trochę się dowiedziałem, co i jak. I powiem wam, że ciężko by było na to wpaść. Ponieważ tu, jak dźwigamy teraz te mostki, no to nam dźwigają się troszkę w górę, ale nie chcą nam wyjść, bo się wałki w tych gniazdach trzymają, a te gniazda są na stałe w głowicy. I podrywając tu, wałki zostają, się skosują i nie chce wyjść. A tu w tych są takie dodatkowe dziurki. A tu i tu jest imbusik. To jest jakiś czwórka imbusik. I prawdopodobnie to są jakieś kołeczki ustalające, czy coś w tym rodzaju, czy tu lejki. Także wykręcamy i będziemy zaraz widzieć, co to jest. To też mówię, kurna, takie nowości, że no nieraz trzeba do serwisówki sięgnąć, bo inaczej by było ciężko. To jest prawdopodobnie tylko taka zaślepka i z tej strony tak samo. A tam jeszcze chyba jest jakaś tulejka ustalająca, którą musimy wyciągnąć. Tylko jeszcze nie wiem jak. Wydaje mi się, że jakąś śrubką się powinno udać. A co najlepsze, no żadnych poradników na YouTubie nie ma odnośnie tego silnika jeszcze. Wychodzi na to, że opa pierwszy ten silnik zajechał. Nie no, ale na poważnie, nie ma żadnego poradnika, jest regulacja zaworów tylko w tym silniku pokazana, a rozbiórki czy wymiany tłoka nie ma jeszcze, bo to jest ten nowszy silnik, to chyba jest po 2017 czy jakoś tak. Będzie przynajmniej filmik na YouTubach. Nie wiem, czy to teraz zejdzie, czy trzeba tą tulejkę wyciągnąć. No dobra, tylko jak to tam wygląda? To mi wygląda na jakiś, przykładowo, jakąś śrubkę z nagwintowaną. O, widzicie? O, widzicie? I spadła mi pod silnik, oczywiście. Magnesik tu trzeba od razu. I tu tak samo. Widać to coś? O, właśnie. I mamy takie tulejki ustalające. Dobrze, że lekko wychodzą. Jedna mi tam pod spód spadła, ale to zaraz sobie poszukam. Jak spadła, to się znajdzie. No i teraz mamy tulejki powyciągane i wałeczki nam powinny wyjść. O, właśnie. No i o to chodziło, kurwa. Jedna tulejka i zastanawiania się tyle. Dlatego mówię, nie mogłem ogarnąć, bo tu mamy te gniazda.
to są łożyska. One są na stałe w głowicy. No i wałek się przekaszał. A wyciągając te tulejki, specjalnie jest otwór na tulejki. No nie mogłem tego przesunąć w bok po prostu. Musiałem w górę podnieść. KTM ma swoje patenty całkowicie porobione. No i tu mamy... O tyle fajnie jest, że żeby wymienić, o, bo teraz mamy zaworki, ale żeby płytki zmienić, nie musimy w tym silniku ściągać tych wałków w ogóle, także nic nam się tu nie popierdzieli. Tylko tu taki jest plastik, ale tu jest syfu na nim. Wyciągamy ten plastik w górę, ten czerwony, i dźwigienka zaworowa nam przechodzi na bok. Ściągamy na bok i w tym sposobem od tej strony mamy dostęp do płytki. Magnesikiem wyciągamy, później wkładamy, dociskamy. A tu jedynie tą dźwigienkę musimy wyciągnąć. To też ktoś ją tu wyciąga od boku. Także o tyle to jest właśnie dobre. No i tym sposobem mamy dostęp do głowicy. Także możemy rwać w sumie całą głowicę. Cztery szpilki. Z tego co widzę, tu jest nawet fajny dostęp. To co, rwiemy? O, jest. Tam jeszcze przewody. Nie wszystkie mam podpinane, ale... Tak, głowica ci chyba nie zejdzie przez ślizgi. Chociaż teraz bym mógł ściągnąć wtrysk. Jak już trochę zeszło. O właśnie, wtrysk nam zszedł. Teraz możemy głowicę ściągnąć. Mam nadzieję. Kurwa mać, też nie wyjdzie? Ja pierdzielę. Dobra, tą gumę trzeba też ściągnąć, bo widzę, że tu jest walka o każdy centymetr. Tu teoretycznie głowica schodzi, ale ona no, idzie w stronę ramy. O właśnie, no brakowało tego pół centymetra. Jest i tłok, ale wielki. Jest i głowica. Łańcuszek nawet git. Nawet jakoś się nie łamie specjalnie. Dobra, co, ślizg powinien wyjść, czy nie? Normalnie w krosówce wychodzi. Nie wyjdzie ślizg? No jak? No musi wyjść. Kurwa, nie umrze. Ślizg. To muszę, kurna, tamtą stronę otwierać. Gdzie magneto? No jeden to na pewno, ale ten drugi to powinien wyjść, no. Uszczelka. Duże wszystko, nie? Kawał tłoka. No i znowu rozkmina była. Ale tu tak jest, że ten ślizg jest na stałe i on przechodzi, cały cylinder przez niego nam powinien przejść. Z tego co mi się wydaje. Już to powoli zaczyna schodzić. O właśnie, dwa ślizgi, łańcuch w górę, żeby się zeszły. I hop, ale gar. Ale gar. Dobra, to co, tłok w górę, by trzeba go wyciągnąć było, nie? Korba jak tam? Ło, jaki luz, kurna, ale puka. Słyszycie jak wali? Nie, no dobra, wyciągamy tłoka. Tylko wcześniej szmatka. Duża szmatka, bo tu jest dużo miejsca. No i tu by trzeba było od tej strony. Aha, i zabezpieczenie jest fajne takie z takim wycięciem eleganckim. Właśnie w krosówkach też powinni robić takie, takie wcięcie. By się nikt nie zastanawiał jak założyć.
Dobra. Jest gigant. Troszkę starty. Z tego co patrzałem, to nie wiem czy do tego rocznika, ale coś tam o selekcjach też było. Zresztą nie, zrobimy inaczej. Ja sobie to teraz... Moment, kamerkę ściągnę. Ja sobie to teraz ogarnę, poukładam wszystko i jeszcze wam powiem co i jak z tym kładem będziemy robić. Także małe cięcie i widzimy się za chwilę. Dobra, i pyk porozbierane. Co się dało z głowicy, to odkręciłem. Jakiś czujnik temperatury, jakieś takie rzeczy, co by mogły się urwać podczas transportu. No i co? Głowica jak głowica. Niech fachowa ręka oceni. Taki zestaw śle do majstra z genetyki. Także niech zobaczy. Cylinder też jakąś tam jodełkę jeszcze widać, no ale pomiar też prawdę powie. Ewentualnie jak będzie trzeba przehonować, bo jak będzie nowy tłok, to pewnie będzie trzeba. To tam będzie miał na pewno majster honownicę taką, bo no specjalnie musiałbym kupować sobie pod ten wymiar. No i tłok, no to tłok wiadomo, tutaj troszeczkę już srebrny, a 2570 i jedynka są symbole. Przypuszczam, że to jeszcze jest taki wypukły do góry. Przypuszczam, że oryginalny jeszcze, bo tam do takich silników rzadko ktoś zagląda, no ale tu już coś się działo. Korba to też tam wiadomo, no nie będziemy cudować. Poskładamy tą górę, kwestia czy będziemy tłoka nowego zakładać czy nie, zobaczymy jak to tam wyjdzie w pomiarach. Ja tu sobie wszystko będę czyścił w międzyczasie. O, widzicie, pełno jest takich zakamarków, ale to tam mi nie będzie przeszkadzać. Podczyszczę pod uszczelki, tak żeby to wszystko już było jak najwięcej do przodu zrobione. No i kwestia, ale chyba zostawimy ten łańcuszek, chociaż to jeszcze też przegadam z opą, no bo tak to wygląda, wszystko w nim gitnie, jakiś wyciągnięty nie był, chyba że bardzo będzie chciał zmienić, bo to no już dużo tu nie trzeba z drugiej strony, żeby to wymienić, nie? Także co, chyba to wszystko. A nie, nie, jeszcze powiem jedną rzecz. Yamaha, którą rozbiórkę nagrywałem, której rozbiórkę nagrywałem no jakoś niedawno, ale mi zablokowali ten kanał. Już taki byłem wkurzony, że nawet składania nie nagrałem, ale Yamaszka gotowa. Wpadł nowy cylinder Ateny, tak jak tam pod filmem pisałem. Część pewnie obejrzała, część nie, bo zablokowali mi film, nie film, tylko kanał parę godzin po dodaniu filmu. Ale śmiga pali z pierwszego, reaguje na ssanie, także komprecha wróciła i moto wróciło do sprawności. Reszta nie była ruszana, jeszcze rozrząd był zmieniony jedynie. No i to tak, czeka sobie na odbiór już. Dobra, to co, w tym odcinku to wszystko. Jak będziemy sobie maszynę składać, to dam znaka, na arka.